Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początku każdej naszej pogadanki będę Wam opowiadał jakąś krótką historyjkę, w której też jest Bóg. Bo widzicie, Ewangelia, która została spisana prawie 2000 lat temu, Jezus, który żył 2000 lat temu, tak samo i dziś żyje i spotykamy Go w naszym codziennym życiu. Pewnego razu, to było 2 lata temu, zachorowała bardzo ciężko moja bardzo dobra znajoma. I byliśmy odwiedzić ją w szpitalu z jeszcze jedną osobą. Rozmawialiśmy z nią i na koniec tej wizyty zaproponowałem, żebyśmy się pomodlili 10 różańca. I zanim zaczęliśmy się modlić, ja powiedziałem intencje i takie słowa. Panie Jezu, zapraszamy Cię tutaj do tej sali, zapraszamy Cię do serca Eli. Prosimy Cię, przyjdź, bądź z nami. I zaczęliśmy się modlić 10 różańca. I pamiętam, jak dziś przy 9 zdrowaś Mario, wchodzi szafarz z Najświętszym Sakramentem, czyli przynosi komunię świętą Jezusa Chrystusa. I kiedy to zobaczyłem, po prostu, jak to mówią, szczena opadła, zadziwiłem się tym bardzo, jak Jezus bardzo poważnie potraktował to moje zaproszenie. Ela przyjęła komunię świętą. Ja po tej wizycie mówię tak: Jezu, Ty jesteś niezwykły. I mówię, jeśli tak jest, to ja Cię zapraszam, jedź ze mną na wakacje. To było akurat pora wakacji. I wiecie, i wszystko, co się potem działo, było jakoś tak właśnie w tej świadomości. Jezus jest ze mną, jest podczas tych wakacji ze mną. I czułem Jego obecność. Rozmawiałem z Nim. Tak jak nigdy wcześniej może. Tak na co dzień. I pamiętam takie jedno zdarzenie. Wsiadłem do samolotu, który leciał na Ukrainę. Leciałem wtedy. I obok mnie siadła kobieta z dzieckiem. I to dziecko zaczęło płakać. Mama nie mogła go utulić. Ludzie byli bardzo cierpliwi, ale mnie się szkoda zrobiło i mamy, i troszeczkę może i mnie cierpliwości brakło. I tak sobie westchnąłem w sercu. Mówię, Panie Jezu, przytul to dziecko do swojego serca. I kiedy ja sobie to pomyślałem, dziecko przestało nagle płakać. Zbieg okoliczności, nie sądzę. To jest taki jeden z wielu takich momentów, gdzie Pan Bóg tak delikatnie dawał mi znać, że On jest ze mną, że mnie słyszy i że się o mnie troszczy. Pan Bóg chce do nas przyjść. Chce być z nami. To się stało wtedy, kiedy anioł przyszedł do Maryi i powiedział do niej: nie bój się, Maryjo. Oto poczniesz i porodzisz syna. Nie bój się, bo Bóg przychodzi do ciebie. I tak samo i do nas. Bóg wychodzi z propozycją. Pozwól mi przyjść do ciebie. Oddaj mi swoje życie. Bo tak naprawdę Maryja, mówiąc swoje fiat, tak, to ona oddała swoje życie Jezusowi na służbę. Ona stała się służebnicą Słowa Bożego, służebnicą wcielonego Słowa. Stała się nosicielką Słowa Bożego. Stała się jego powiernicą i opiekunką. Kto przyszedł do kogo? Bóg przyszedł do kobiety. Bóg przychodzi też do nas i chce do nas przyjść. I Maryja przynosi go nam.
Ona go nam chce dać. Jezus chciał przyjść przez Maryję i chce, żeby Maryja przyniosła go też do nas. Chce do nas przyjść przez Maryję. Bóg wybrał ją właśnie. Wybrał ją jeszcze przed wiekami. I zobaczcie, jej poświęcił najwięcej. Najwięcej czasu Jezus spędził z Najświętszą Marią Panną. Jeżeli z uczniami przebywał, uczył ich przez 3 lata swojej działalności, to z Maryją był przez 33 lata i 9 miesięcy. I ona go najlepiej zna. Ona jest cała przepełniona Jego obecnością, pełna łaski, pełna Jego słowa, jest tabernakulum Boga. I ona go niesie. Najpierw go niesie do Elżbiety, potem go niesie już w łonie swoim do Betlejem, potem go niesie do Egiptu na swoich ramionach, potem do Nazaretu, wracają z Egiptu, potem chodzi z nim. Chodzi, kiedy Jezus jest w Nazarecie, kiedy jest ukryty, jakby powiedzieć, przed światem. Potem, kiedy też naucza, też idzie za nim. I idzie za nim na Golgotę. I potem jest razem z Jego Kościołem, z Jego apostołami, żeby ich uczyć, żeby się z nimi modlić, żeby się za nich wstawiać, żeby się opiekować tą pierwszą wspólnotą Kościoła. Patrzcie, jak ją bardzo umiłował. Umiłował ją bardziej niż aniołów, niż świętych, bo jej tyle ofiarował. A dlaczego? Bo Maryja była pokorna. Bo Maryja była pokorną służebnicą Pana. I nas też Bóg zaprasza dzisiaj, jak słowami Jana Pawła II, otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie swoje serca Chrystusowi, otwórzcie swoje serce tak jak Maryja. A On przyjdzie do was i będzie z wami. Bo widzicie, kiedy my zapraszamy Jezusa do swojego życia, to nie po to, żeby On nam służył, ale żebyśmy my Jemu służyli, żebyśmy Go nieśli tym braciom naszym i siostrom, którzy Go jeszcze nie znają, którym trzeba zanieść dobrą nowinę. Cały Twój Maryjo, powiedział Maksymilian Maria Kolbe, powiedział Jan Paweł II, powiedziała święta Matka Teresa z Kalkuty i tylu ludzi, cały Twój Maryjo, i szli za jej przykładem i stali się najwierniejszymi sługami Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj wstępujemy na tę drogę zawierzenia. Chcemy iść przez Maryję, przez jej łono, przez jej serce, przez jej posługę do ludzi. Chcemy razem z nią nieść Chrystusa. Ale ona nam go daje najpierw. Chciałem dzisiaj też wspomnieć świętą Katarzynę Sieneńską. Kobietę, która zadziwiła współczesnych. Prosta dziewczyna, już w wieku chyba 9 lat czy 7, oddała swoje życie Jezusowi. Oddała swoje życie na służbę. W niewolę. I była wierna tej obietnicy, temu oddaniu. Była chyba 23. dzieckiem i nie ostatnim w swojej rodzinie. I patrzcie, co by to było, gdyby jej nie było. Wiecie, ona w różnym mają święci wpływ na ten, ale ona miała taki bardzo wyraźny wpływ na Kościół. Żyła w bardzo trudnych czasach, trudniejszych może niż te nasze w świecie i w Kościele. Kiedy papież był w niewoli awiniońskiej, kiedy był wielki bałagan w Kościele, ona nie bała się, ona, która była analfabetką, która dyktowała swoje listy, dyktowała swoje książki innym, bo ona sama nie umiała pisać. I ona szła do wielkich tego świata, do książąt, do papieża samego i napominała, i uczyła, i do pojednania wzywała. Ale powiem wam, że kiedy czytałem te jej listy, które kierowała do papieża, do wielkich tego świata, to
to zrozumiałem, co to znaczy upomnienie braterskie. Jeden święty, José María Escrivá de Balaguer, powiedział, że więcej się zrobi jedną, trzema dobrymi słowami upomnienia niż trzema godzinami kłótni. I tak to jest. Ale tak sobie potem dalej pomyślałem, zastanawiać się nad tym, żeby powiedzieć te trzy słowa z miłością, to trzeba się trzy godziny modlić. I święta Katarzyna Sinajska miała ten dar, że umiała rozmawiać z ludźmi, z wielkimi tego świata, bo była bardzo pokorna. I w tych jej słowach, w tym, co mówiła i pisała, była wielka pokora, wielka miłość. I czasami mówiła rzeczy bardzo trudne, ale mówiła je z wielką miłością, z pokorą. Maryja, kiedy przychodzi do ludzi, do nas, czy to w Fatimie, czy tutaj w Medjugorje, ona też mówi to wszystko z wielką pokorą, z wielką miłością. I też do nas będzie mówić o rzeczach czasami bardzo trudnych. O naszych ranach, o naszych grzechach. Ale będzie to mówić jak matka, zatroskana o swoje dzieci, która je zna, która je rozumie, która rozumie Ciebie. Ona wie, czego Ci potrzeba. Dokładnie wie. I jak mama mówi, nie bój się przyjść do mnie. Otwierać teraz swoje ramiona i mówi, chodź do mnie. Ja Cię nauczę, ja Cię poprowadzę dalej. Nie lękaj się. Nie lękajcie się tego, że może pojawia się zniechęcenie, może pojawia się jakiś taki, czujecie taki niedosyt po wczorajszym dniu, gdzie było dużo informacji, zamęty, może takie pomyłki jakieś. Nie bójcie się. Idziemy dalej. Było pytanie o cudowny medalik. Tak, można cudowny medalik sobie nabyć, ale czasami zwyczajnie odnaleźć w swojej szufladzie, poświęcić i zawiesić na swojej szyi, nie czekając do momentu zawieszenia, ale już teraz. Niech ten znak przyjęcia Maryi do siebie już będzie u was na szyi, na łańcuszku. I niech wam przypomina o Maryi, która ma otwarte ręce i mówi, nie bój się, chodź do mnie. Serca was błogosławi tutaj z Medjugorje. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.